Cześć wszystkim, z tej strony Weronika Załoga, Nikuś Załoga i Marlena Załoga. Niestandardowy skład i witamy Was z Sitna. To są nasze regionalne, no w sumie nie targi, wystawa. Także my jesteśmy tutaj co roku z racji oczywiście odległości. Jak się nie mylę, jest to 36. edycja danego wydarzenia. W ogóle w tym roku same jubileusze są. 30-lecie będzie w przyszłym roku targu w Kielce, 25 lat Agroshow Izby. Także no, wygląda to naprawdę pięknie. My w sumie niedawno przyjechałyśmy, także co? Idziemy zwiedzać. I zapraszamy Was bardzo serdecznie razem z Nikusiem na nowy odcinek na naszym kanale. Jesteśmy w jednej z hal, gdzie akurat mamy gołębie. Nikodem jest bardzo zainteresowany nim, jak widać. Bardzo zainteresowany. I zobaczcie tylko, że wszystkie zwierzątka oraz ptaki zostały już ocenione, ponieważ wystawa w Sitnie trwa zawsze przez 3 dni. Także ta ptaszynka również została oceniona. I zobaczcie, tak wyglądają ich medale, ordery. Podoba się? Komu jak komu, ale Nikuszowi się chyba najbardziej podoba. No i fajnie. Wystawa tutaj zdecydowanie wygląda inaczej niż pozostałe targi, ponieważ mamy tutaj i rośliny, i zwierzęta. Zwierzęta dosłownie. I atrakcje dla dzieci, gastronomię, także naprawdę można to uznać za taki właśnie piknik rodzinny połączony z wystawą. Sitno w sumie w tym terminie, początku lipca, to jest taka wręcz tradycja, można powiedzieć, prawda? W kwestii danego wydarzenia to zawsze mamy do czynienia tutaj z bardzo wysoką temperaturą, dzięki czemu nasz Nikuś się buntuje. My z Weroniką się już śmiejemy, że to jest taki nasz zbuntowany anioł. Czy Weronika inaczej byś go nazwała? Zbuntowane dziecko. O, właśnie. Niech i tak będzie. Przechodzimy teraz na sekcję typowo maszynową. Weronika, to, prowadź. To, co Nikodem najbardziej lubi. Nikodem to zaraz musi się napić. Jakby ktoś nie wiedział, to Nikuś bardzo lubi ciągnikami jeździć. No. Kto śledzi nas na bieżąco, to pewnie o tym wie. Także tutaj mamy sekcję typowo maszynową. Proszę bardzo. Dobrze, słonko się troszkę schowało, jest przyjemniej. A Sitno to zawsze wysokie temperatury, prawda, Wera? Prawda. Oj, coś o tym wiemy. O, Nikodem. Ale coś Nikuś o tym wie. Zdecydowanie tak. My już swoje zdążyłyśmy już zobaczyć. Dlatego przyszliśmy na zwierzątka. Zwierzątka i coraz więcej zwierzątek, ale moim okiem... Tak, piesek. Można zauważyć, że jednak na tej wystawie jest przerażająca duża ilość takich rzeczy niezwiązanych jednak już z wystawą. Jak byłyśmy małe, to jednak ta wystawa składała się głównie właśnie zwierząt i maszyn. Teraz jednak się sporo zmieniło i jest dużo tutaj tematów pobocznych, takich rekreacyjnych, wręcz takich typowo targowych. Teraz zdarzyło się coś niefajnego. Pani chciała pogłaskać Nikusia, a Nikusia nie można głaskać. Zbutowana. Dobra, przechodzimy na zwierzątka, aby Wam zaprezentować, które się tutaj wystawiły. Proszę bardzo, są i zwierzątka. Nikodemek jest nimi zainteresowany oczywiście. Zmęczony, ale zadowolony. On się już chyba czuje jak w domu. Bo w domu Nikodemek też ma dostęp do innych zwierzątek. To nie jest taki zwykły piesek, który jest w torebce, ale jednak... Ale tego chyba nie musisz mówić już. No. Kto ogląda, ten wie. Kto ogląda, ten wie. Kogudziki też są spragnione. Mają taką samą minę jak nasz Nikodę. Jakoś ma one ładniejsze na świecie. No tak, tak. Także przechodzimy, zobaczcie, jaki długi pasaż. Tutaj też zawsze można zobaczyć sporo dzieciaków, bo jakby nie było, zwierzątka są zawsze oblegane. I proszę bardzo. Idziemy pokazać Nikuszowi lamę. Proszę. Zgromadzenie dużej ilości osób i co za tym idzie? Mamy alpaki. Czuję się, jakbym była ze swoim dzieciątkiem i mu wszystko pokazywała, zwierzątka i tak dalej. On musi pić. Ale one są śliczne.
zdziwienie alpaki się mocno zdziwiły, a później się przyzwyczaiły, no nie? Dokładnie. Ale mordki mają słodkie. Dobrze, pani nas ulotkę dam i będziemy w kontakcie, dobrze? Dobrze. Co ty nikodem zaczynasz warczyć? Także moi drodzy widzowie, Wera dzisiaj zostaje w Sitnie, w tej oto klatce. Najęli mnie do karmienia, więc zostaje tutaj. No, także Weronika zostaje. Mam nadzieję, że kolega lub koleżanka się nie zdenerwuje na Weronikę i jej nie opluje. To są dobrze wychowane alpaki. Dobrze wychowane? Nie ma się czego bać. Co ty nikodem na to? Także mega słodkie. Dobre było? Oj, chyba dobre. Ale fryzurę fest mają. Dobra, idę. O, tak kręconą ma kitkę. Ta prostą. Co, ja nie mam już. No co, ci poradzę. Jak rozumiem? Oj, oj, oj. Jakoś polubiłyby się? Chyba tak. Chyba tak. Nasz Nikodem jest bardzo tolerancyjny. Oj, oj, oj. Dobra, to byłoby na tyle, o tu jeszcze są. Ależ one piękne. To są chyba i nadmiana jakoś, albo nie. O, tutaj jeszcze są, dwie. Piękne są. Dobra, Weronika, bo się zakochamy. Idziemy. Marlenka teraz jest w swoim żywiole, bo jest właśnie ze swoimi przyjaciółmi. A ty jesteś proszę miła. Bardzo. O. Jarlice rasy czarnogłówka. Ogólnie, tak jak wspominałyśmy w którymś z odcinków, że nasz tata sobie założył hodowlę, taką wiecie, małą, prowizoryczną hodowlę królików, bo miał, jak był małe króliczki i teraz właśnie dlatego ma króliki, ponieważ to było takie jego niespełnione marzenie, a teraz jego takim niespełnionym marzeniem są baranki i już nie zliczę, ile razy nam mówił, dziewczyny, to może byśmy sobie kupiły parę baranków. No właśnie, więc taka historia, zapraszam dalej. Ale dalej nie ma twoich przyjaciół. Idziemy. Po prostu idziemy. Idąc dalej mamy krówki. A po prawej stronie? To tak, chyba znacie. Powinniście znać. No raczej. No raczej. Raczej nie inaczej. I zwierzątek nasz Nikuś jeszcze moim zdaniem nie widział, także zapraszam do krówek. Jesteśmy na razie od tyłka strony, dlatego przejdziemy od frontu. Proszę bardzo. Marlenka, to jest twoja szansa. Na co? Pogłaskać. A, jakby jak krowy nie głaskała. Chodź ty piękności moja, jaka ty ładna jesteś. Były większe sztuki, mamy i babyki, maleństwa. Oczywiście wiaderka Sano, żeby inaczej. W ogóle wiaderka Sano to są chyba taką po prostu jedną ze wspomnień z dzieciństwa, bo jakby nie było, jeżeli się mówi wiaderko, to raczej z dzieciństwa, przynajmniej dla mnie, to jest wiaderko Sano. Teraz przedstawiam wam dwie naszym okiem najładniejsze sztuki. Zobaczcie tylko, jak są ładnie przygotowane. W ogóle ten kąt po prawej stronie ma takie różyczki. My jak byłyśmy małe, to mama nam je wpinała we włosy. A teraz widzimy... To pewnie Marlenka te same różyczki. Pewnie te same, no te same. Zapraszamy dalej. Tutaj mamy atrakcję dla dzieci. Przyjaźniczkę. Także Marlenka... Daj sobie spokój, daj sobie spokój. Sama byś się przyjechała. Nie pójdziemy na karuzelę. Dużo dzieci. Tak, dla dzieci. Przeszłyśmy się kawałek i już się zaczęło. Co Weronika przed chwilą powiedziałaś? Że kupimy sobie konia. Wiecie, że jak byłyśmy w Egipcie i Weronika zaczęła bawić się z małpką, to w trakcie samego wyjazdu już chciała sobie kupić kapucynkę. Także Weronika i zwierzątka to jest naprawdę sprzeczność, bo ona za każdym ale i razem... Ale tak w każdym... no, by nie było, wolę dalej małpkę, kapucynkę niż konie. Idziemy stąd. Idziemy, bo... Ale to są nawet rzeczy, zobacz, można kupić. Choć no można kupić. Nikosiowi też się spodobało, bo nie chce dalej iść. O, proszę bardzo, są siodełka, inne gadżety. Ogólnie w tym roku w Sydney jest chyba połowę mniej tych zwierząt, więc idziemy oglądać maszyny. Idziemy, idziemy. I my już pozwiedzałyśmy. Zakupy zrobiłyśmy. Zakup? A dobra, tak, zrobiłyśmy zakupy.
wszystko jest jasne. Wszystko zwiedzone, pooglądane. Nikodem zdążył zaznaczyć teren, także on jakby nie był jest drugi raz na Sitnie. Więc co? Mamy nadzieję, że nasz filmik Wam się podobał, także subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. No i Nikodem już odchodzi. No. Także my się również z Wami żegnamy. Do następnego. Cześć! Pa, pa!